proszę. Idzie, dobra, idzie, widzę teraz. Które są już po podpisywane, kto jeszcze dojdzie.
którego się będzie wpisywał. Jest tam na pewno powyżej 50 osób, więc zebranie ma prawomocne. Tak? Tak. Powołanie komisji uchwał i wniosków. Bardzo proszę trzy osoby, trzy lub cztery do komisji uchwał i wniosków. Będziemy musieli, komisja uchwał i wniosków będzie musiała też przeliczyć głosy do propozycji planu Funduszu Sołeckiego na 2016 rok, więc bardzo proszę, żeby te trzy lub cztery osoby się zgłosiły do pracy w Komisji Uchwał i Wniosków. Bardzo proszę, kto by z Państwa mógł? Pani Agnieszka protokuje, jak trzeba będzie coś, to nam pomoże jeszcze. Trzy lub cztery osoby do Komisji Uchwał i Wniosków. Bardzo proszę. Proszę propozycję. Tak. Ja panią Kapuścę. A ja panią Zdzisławę Polonicką. Czyli pani Zdzisława Polonicka. Dwie osoby. I pani Gabriela Grabka Drzewienia. Tak, jeszcze jedną osobę. Dwie, bardzo proszę. Pana może jakiegoś między panie. Mogą być same panie. Proszę bardzo, kto jeszcze z Państwa by był chętny? Pan Stanisław Wojtyła? Tak, może być? Zgadza się, tak? Czy ktoś jeszcze z sali? Bardzo proszę. Czy jest ktoś jeszcze z sali? Czyli komisję mamy w składzie pan Stanisław Wojtyła, pani Konopnicka, Dwornik Zdzisława i pani Grzegorzina Grabka Gabriela. Kto z Państwa jest za tym, aby komisja w tym składzie obradowała? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie mamy wybraną komisję. Dziękuję bardzo Państwu, żeście się Państwo zgodzili. Tam jakiś długopis bym prosiła, jakąś karteczkę. Przechodzimy do następnego punktu naszego zebrania. Informacja na temat realizowanego planu gospodarczego sołectwa Czaniec w 2015 roku. Proszę Państwa, nie mamy jeszcze zamkniętego roku gospodarczego, więc ja omówię Państwu to, co żeśmy dotychczas zrobili. Natomiast jeszcze prace na terenie sołectwa Czaniec będą trwały. A więc jeżeli chodzi o plany, które żeśmy mieli na początek roku, drogi, ogólnie mieliśmy 231 516 zł do wydatkowania na teren sołectwa Czaniec z planu gospodarczego naszego, w tym drogi, chodniki 205 tysięcy, oświetlenie ulic 10 tysięcy plus 6516 z ubiegłego roku, więc 16516 zł. Budynek stadionu sportowego 5 tysięcy, budynek remizy OSP 5 tysięcy. W ramach tego punktu drogi, chodniki, odwodnienia mieliśmy zaplanowane 30 tysięcy na łatania asfaltowe dróg, 20 tysięcy na kamień, 10 tysięcy na pracę ciężkim sprzętem. Pozostałe pieniądze to projekt, koncepcja i projekt przepustu na ulicę Miejską, to jest łącznie 24 tysiące złotych. I wykup terenu, uregulowanie spraw własnościowych i wykonanie odcinka ulicy Brzegowej, ulicy Cierniowej i sprawy własności, wyregulowanie Cierniowej i Brzegowej. I sprawy odwodnieniowe chcieliśmy zrobić na ponad 30 tysięcy. Niestety w trakcie roku wyszła nam sprawa, że musimy wykonać na nowo most na ulicy Królewskiej. Dostaliśmy pieniądze, Rada Gminy przegłosowała pieniądze na ten mostek, ale musieliśmy dołożyć te pieniądze, które na odwodnienia mieliśmy przeznaczone. Na dzień dzisiejszy są przesunięte na realizowanie tego mostu.
Jak zamkniemy inwestycje, jeśli się okaże, że zostały nam jakieś środki, to wtedy na pewno będziemy jeszcze coś realizować, jeżeli chodzi o sprawy odwodnień, ponieważ pokosztorysowaliśmy te sprawy, które były dla nas najbardziej uciążliwe i najtrudniejsze do wykonania. Te kosztorysy są gotowe, moglibyśmy wykonywać część z tych zadań pod warunkiem, że będziemy mieć na to pokrycie, środki finansowe, żeby to zrobić. Więc wstępne kosztorysy wykonywaliśmy na ulicę Modrą, na ulicę Leśną, koło pana Pawlińskiego, tu w połowie mniej więcej drogi na te rowy, na ulicy Lustrzanej, Rów i na ulicy Lazurowej Przepust. Oprócz tego mamy dosyć kilka rzeczy, które by trzeba było robić, typu zniszczone przepusty, położenie korytek, położenie krat, więc tych spraw mamy dosyć dużo do zrobienia. Czy będą na to środki? Jeżeli zamkniemy inwestycje pozostałe, jeżeli się okaże, że coś będziemy mieli, to na ile będzie nam starczało środków, będziemy próbowali te sprawy odwodnieniowe jeszcze robić, ale postępujące prace kanalizacyjne, postępujące prace na terenie Czańca, bardzo duży zakres tych prac, no, może spowodować to, że pewne roboty dodatkowe, które będziemy musieli zrobić, mogą spowodować, że tych pieniążków będziemy mieć mało lub nawet w ogóle. Jeżeli chodzi o dowóz kamienia na teren sołectwa Czaniec, na dzień dzisiejszy z ulicy Wysockiej pieniążki mam wykorzystane. Jeżeli chodzi o łatania asfaltowe, to tam mamy jeszcze jeden samochód masy asfaltowej i tu będzie problem, ponieważ mamy do załatania jeszcze dosyć kilka miejsc na terenie sołectwa Czaniec i to są i pojedyncze, głębokie dziury, które wymagają zaklejenia i całe partie rozsypujących się dróg. I tu będzie kwestia wyboru, co z tego zrealizujemy. Na pewno nie zrobimy wszystkiego. Z takich rzeczy, które no, ja do urzędu gminy podam, a potem będziemy myśleć, co z tego zrobić. Na ulicy Miejskiej przed pierwszym mostem jest nieduża, ale bardzo głęboka dziura, którą trzeba załatać. Na ulicy Źródlanej wjazd pomiędzy asfaltem a kratą. W fatalnym stanie można urwać zawieszenie wjeżdżając tam. Jest w fatalnym stanie ulica Wesoła, ulica Wierzbowa. Na ulicy Leśnej mamy dziury plus popękania całej nawierzchni. Ulica Liliowa i początek Literackiej, też sypiąca się nawierzchnia asfaltowa. Przynajmniej niektóre te największe dziury by trzeba było załatać. Na ulicy Bezczyskiej są pojedyncze dziury. Na ulicy Błękitnej to jest kwestia wymiana kratki i oblania. Tam ulica Kamienna jest w fatalnym stanie. To wymieniam te, które mamy jeszcze nie zrobione. Łatania asfaltowe wykonaliśmy na ulicy Górskiej, na ulicy Zdrojowej, na ulicy Zielonej, na ulicy Cedrowej, na ulicy Krętej, na ulicy Konwaliowej, więc na ulicy Bratniej. Z tym, że nieraz są zastrzeżenia. Państwo widząc popękany asfalt, chcielibyście, żebyśmy to wszystko załatali. A drogi są nieraz w takim stanie, że jeżeli my byśmy załatali wszystkie spęknięcia i zagłębienia dróg, to zostajemy z pozostałymi drogami w ogóle nie załatanymi. Więc są to potrzebne olbrzymie środki. No, albo będziemy przeznaczać więcej pieniędzy na łatania. Nie wiem, w jaki sposób z tego problemu wyjść. Część dróg mamy zrobionych na nowo po kanalizacji, więc nawierzchnie asfaltowe tam będą ładne porobione. Natomiast ten temat będziemy omawiać typowo później jeszcze. Jeżeli chodzi o realizację jeszcze ulicy Cierniowej, jest praktycznie gro podstawowych grobów jest zakończonych. Te uzupełniające jeszcze będziemy dokładać tam część płytek. Jest praktycznie inwestycja na zamknięciu prawie. Jeśli chodzi o dodatkowe prace, które jeszcze będziemy robić na terenie sołectwa Czaniec z pieniędzy
na powodziówki tak zwanej. Będziemy robić ulicę, nawierzchnię na ulicy Długiej, łącznie z odwodnieniami, znaczy z odtworzeniem rowów po prawej stronie. I tam inwestycja ruszy, no też praktycznie już na dniach. Dosyć długi odcinek nawierzchni asfaltowej, no nowy dywanik asfaltowy będziemy mieć z odwodnieniami. Poprawimy także kwestię odwodnienia na styku ulicy Długiej z ulicą Dostatnią. Tam po prawej stronie też do poprawienia mamy jedną rzecz, jeżeli chodzi o wpust rury. I będziemy praktycznie do końca września, kwestie projektowe się kończą na moście na ulicy Królewskiej. Do końca listopada ten most ma być wykonany na ulicy Królewskiej. Więc w trakcie są roboty kanalizacyjne, ale to ten punkt już Państwo specjaliści nasi omówią. No z mojej strony może tak szybciutko tyle w szczegółach. Jeżeli Państwo będziecie mieć pytania, no to odpowiem. Natomiast może ten punkt, żeby nie przedłużać, to tak króciutko. W dalszym może przejdę do następnego punktu. Informacja na temat realizowanego planu gospodarczego, to jest to, co omówiłam. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016 roku. Proszę Państwa, pierwszy raz w tym roku Rada Gminy podjęła uchwałę o wyodrębnieniu tak zwanego Funduszu Sołeckiego. I to jest uchwała, którą będziemy realizować w 2016 roku. Pieniążki na tym funduszu będą oddzielnie fakturowane, oddzielnie księgowość tego będzie prowadzona. I to jest tak jak gdyby fundusz obywatelski. Ma to służyć do zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w wykonywane prace na terenie Sołec. I są to pieniążki na przyszły rok, jeśli chodzi o każde z Sołec, wynoszące 27 971 zł 91 groszy. I do końca września na zebraniach wiejskich muszą być podjęte uchwały, co w ramach tego funduszu, tych 27 tysięcy 900 z groszami, będziemy robić na terenie naszego sołectwa. Każda wieś podejmie sobie uchwałę, co chce robić. Jeżeli chodzi, i to Państwo teraz sobie przegłosujecie, ja mam wiedzę na dzień dzisiejszy o dwóch projektach, to znaczy dwóch wnioskach. Pierwszy to jest wniosek z Rady Sołeckiej i wniosek ten obejmuje inwestycje na terenie stadionu LKS i jest to wniosek, który na początku zrodziła się sprawa, że chcemy mieć zadaszoną scenę na stadionie sportowym, ponieważ przez lata mamy jedynie podest i w razie niepogody każda impreza się nam rozpada. Z tym, że najprawdopodobniej zostanie zakupiona przenośna scena, taka do skręcania, przez gminę. Ogólnie do przewożenia na imprezy na terenie wszystkich sołectw. Jeżeli taka scena byłaby zakupiona przez gminę, no to wtedy no jest bezzasadne robienie u nas ekstra zadaszonej sceny. Znaczy na tym podejście, jaki jest, niestety nie możemy robić dalej zadaszenia. Musiałoby to być robione od zera, nowy projekt, nowa całkowicie scena. Ale w tej dyskusji na Radzie Sołeckiej wnioskowano także, żeby zrobić projekt i uwzględnić miejsce do wypoczynku dla starszych i dla dzieci na terenie stadionu. Żeby tam było miejsce do grillowania, jakaś wiata, miejsce, ławeczki do grillowania, dodatkowe miejsca do zabaw dla dzieci i tego rodzaju wniosek. Więc to jest jeden wniosek.
wniosek, który jest z Rady Sołeckiej. Drugi wniosek przedstawiła kierownik Domu Kultury pani Lucynka Dwornik. Pani Lucynka chciałaby w Domu Kultury w Czańcu, na tej sali, na której jesteśmy, obniżyć sufit, zrobić podwieszany sufit z oświetleniem LED-owym i z podwieszanymi światłami. No i ogólnie wykonać remont Domu Kultury. Obiecałam, że przekażę jej głos, żeby omówiła sobie ten wniosek, konsultowała go na u emerytów i koleg gospodyń. No a Państwo jako społeczeństwo, jeżeli macie wnioski swoje jeszcze do tego projektu obywatelskiego, no to bardzo proszę i zasady są takie. Projekt obywatelski może złożyć Rada Sołecka, może złożyć mogą złożyć mieszkańcy, z tym, że tych mieszkańców składających potem wniosek ze wstępnym kosztorysem do końca września, który musi być zrobiony, musi popierać 15 osób. Więc jeżeli Państwo taki wniosek macie, te 15 osób ten wniosek będzie popierać, możecie go przegłosować w dniu dzisiejszym. Zasada jest taka, że musi to być na mieniu gminnym wydawane pieniądze lub na rzecz tego społeczeństwa. Na zasadzie może to być w kulturze, w wychowaniu fizycznym, może to być coś na rzecz tego społeczeństwa. Nie może to być inwestycja na gruncie prywatnym. Może teraz przekażę głos pani kierownik, pani Lucynce Dwornik. A jak następny wniosek będzie, to i będziecie Państwo go jeszcze zgłaszać. Dzień dobry Państwu. Gorąca prośba tutaj do Państwa apeluje, ponieważ spójrzcie właśnie na zewnątrz, właśnie Domu Kultury pięknie się prezentuje. Jest to wizytówka Czańca, tutaj naszego właśnie całe centrum tutaj. Można powiedzieć. Natomiast właśnie patrząc tutaj na tą salę, po prostu każdy właśnie patrzy właśnie do tego, jak jest. Zobaczcie sami, jest ciekawie tutaj. Oczywiście właśnie zacząć od tego. Jest tutaj potrzeb wiele. Nie ukrywam właśnie, przydałaby się klimatyzacja. Nagłośnienie również właśnie też by się przydało. Chciałabym takie właśnie też po kolumnie, żeby w kącikach byli, żeby było słychać na całą salę. Natomiast właśnie najpierw ja tak pomyślałam sobie, że trzeba było zacząć może od tego sufitu. Sufit, zobaczcie Państwo, jest w stanie takim archaicznym, jest po prostu stary jak świat. Przydałoby się moim zdaniem właśnie to, co zrobić, obniżyć jedynie, zrobić konstrukcję stalową do tego i przymocować właśnie płyty gipsowe. Zarazem oświetlenie. Można by było środkiem wtedy dać lampy, takie opuszczone w dół, żeby było dużo światła. Oświetlenie LED-owe, żeby było jasne, tutaj przyjemne. No po prostu na tę chwilę uważam, że te 27 tysięcy nie jest zbytnio dużo, no ale zawsze coś coś można zacząć. Może by się udało jeszcze, może gmina by dołożył namalowaną salę i wtedy byłoby już ładnie, przyjemnie. Uważam, że sala jest korzystana tutaj przez wszystkich właściwie. Korzystają dzieci, młodzież, zarówno dorośli, jak i emeryci, którzy się spotykają. No po prostu na okrągło ta sala tutaj jest wykorzystywana przez wszystkich. Mnóstwo imprez tutaj przechodzi i przydała się klimatyzacja, nie ukrywam, jest to bardzo potrzebna rzecz. Tutaj jak są wesela czy sylwester, ludzie tutaj faktycznie narzekają, że ciepło, pocą się. No przydałoby się wszystko, no, ale nie wiem od czego zacząć. Myślę, że zastanówcie się Państwo. Ja myślę, że ten sufit to świetlenie. Na razie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To znaczy możemy ewentualnie przegłosować ten projekt w formie remont sali Domu Kultury w Czańcu. Do końca września musi być wstępny kosztorys zrobiony. To nie musi być przez specjalistów.
na listę podbite i tak dalej do zatwierdzenia, ale wstępny koszt chory zna, ile koszty mieszczą się w tych funduszach, które są, ponieważ musi być to zadanie zamknięte, rozliczone w jednym roku. Owszem, potem dalej można na tej sali na przykład robić inne rzeczy, ale jest to pewna część zadania, którą trzeba zamknąć. Więc tutaj, jak będziecie Państwo głosować, no to potem ze świadomością Pani Wojcyka tutaj złożyła pismo z wieloma podpisami. Te 15 osób takich, które będą pomocne w realizowaniu tego zadania, musi sobie też dobrać taką mocną grupę. No i do końca września musi to być przekazane przez sołtysa, ten projekt wstępnego kosztorysu do wójta. I ten termin do końca września jest obligatoryjny i musimy się w tym terminie zmieścić, więc troszeczkę trzeba będzie poświęcić swojego czasu, żeby to zrobić. Czy jest jeszcze jakiś inny projekt? Proszę Pani, to jest to nie wystarczy. Tam się ma na światło, by się ale mam takie pytanie, bo my mówimy teraz o kosztach. Wszyscy widzimy, jak to wygląda, tylko ja bym chciał wiedzieć, kto jest użytkownikiem. Kto jest użytkownikiem, czyli gospodarza. Czyli jeżeli są wesela, to my się piją. Nie było tak, że my, jak osoby podajemy pieniądze, i znowu zróbcie coś tam, a ktoś tam będzie sobie po te pieniądze za wesela i tak dalej. Kto korzysta? Kto ma dbać, żeby był partia, która chce pieniądze, żeby był. Wtedy my możemy dopiero przeanalizować i wejść do nich, ale jako główny strategiczny, czy sponsor, czy wykonawca, to powinien być ten, kto bierze do tej grupy. Mam takie pytanie. Tutaj zostaje, tu nie ma tej, tutaj wszystko, płyty te
prawdziwego zdarzenia, to wtedy można manipulować i wyżej, i niżej, i żeby wykorzystać jeszcze coś na górze. Przecież nie ma powierzchni w ogóle dla zespołów różnych, nie ma garderoby, nie ma nic tutaj, co mamy tylko jedno. Ta kuchnia też jest taka, jaka jest. Pomieszczeń brakuje, można było wykorzystać na całe to podlasze. Jak tej przedtem się nie zrobił, teraz się poprawić z tego też. Panie Stanisławie, tutaj nawet nie ma deki. Także to nie jest taka prosta sprawa. Nawet produkcja dachu uniemożliwia wykorzystanie powierzchni, które zameldowało się na górze. My ten dach w sumie niedawno zmienialiśmy i nie ma takiej możliwości wykorzystania. Proszę Państwa, ja chciałbym się zapytać, co zrobiono w temacie, w takim układzie poinformowania społeczeństwa, że mamy do wykorzystania jako fundusz sołecki 27 tysięcy z groszami, żeby ewentualnie organizacje czy inne komitety jakiejś użyteczności publicznej, powiedzmy, mogły się do tego przygotować. My w tej chwili będziemy decydować, czy ewentualnie temat rozgryzać, czy dom kultury, czy inne. Wszystko, że dzisiaj miały być konkretne wnioski przedstawione, ewentualnie, że chcemy coś zatwierdzać, z konkretnym kosztorysem, czyli... Do końca września kosztorys. Do końca września. W czerwcu było ustalone zarządzenie pana wójta, że mamy środki do dyspozycji. To co był za problem ogłoszeń na tablicy poinformowania, żeby powiedzmy mieszkańcy mogli jakieś swoje wnioski w formacie zgłosić, łącznie z jakimś przybliżonym kosztorysem, bo o to chodzi w tej chwili, żeby mniej więcej koszty podać, które by się w tym temacie zamykały. A my mamy jakieś dwa tematy, które będziemy w tej chwili dyskutować, czy to, czy tam. Naprawdę to nie są akurat wnioski w tej chwili na te pieniądze. I mieliśmy w tej chwili 3 miesiące, żeby się zastanowić nad konkretnymi rozwiązaniami, na które te pieniądze możemy wydać. Nie mamy na chwilę obecną takich w tej chwili temat. Bo czy, tak jak tutaj już niektórzy mówili, czy pan Żywiecki powiedział, 27 tysięcy w tej chwili nie rozwiązuje. Bo jeżeli będziemy nawet chcieli zrobić ten dom kultury za 27 tysięcy, robiąc sufit, to przy remoncie sufitu wszystko jest rozwalone. Czyli trzeba 50 tysięcy, żeby wtedy wyremontować ściany, może jeszcze centralne, inne rzeczy. Tak to będzie. Nie dyskutujemy, ile to będzie kosztować. Może tak być, może nie. Tylko dzisiejszy temat zebrania z funduszem sołeckim jest bezprzedmiotowy. Bo może teraz dyskutować, ile osób jest, każdy w tej chwili może podać, co byśmy chcieli dla tej gminy zrobić. A może jeden konkretny temat, mamy drogi, zróbmy jakąś porządną drogę, krótki odcinek za to i temat załatwimy. Ale przynajmniej z korzyścią dla innych. Jest temat cmentarza, główna aleja. Wszystkie ścieżki pobożne są zrobione, główna zostawiona jakby jeszcze sprzed 15-20 lat. Też można za te pieniądze zrobić. Nieważne, też możemy to zrobić jako dobrą publiczną, to można to zrobić, to na to środki możemy przeznaczyć. Już Państwa informowałam, że taki projekt możecie Państwo sobie przygotowywać, dyskutować i że to będzie, jest zatwierdzone przez Radę Gminy i będzie to na zebraniu jesiennym zatwierdzane, głosowane. Była taka informacja, jest w protokole, więc to nie jest tak, że nikt nic nie wie. Organizacje, które się spotykają, były informowane, wiedzą, wszyscy się zastanawiali, co zrobić, to mamy pierwszy raz te pieniądze. Bo oprócz tego, proszę Państwa, będziemy mieć plan gospodarczy dla sołectwa Czarniec.
To nie są jedyne pieniądze, które będziemy mieli na przyszły rok. To jest tylko ten fundusz taki obywatelski, sołecki, dla zaktywizowania społeczeństwa. Więc oprócz tego w planie gospodarczym normalnie będziemy mieli pieniądze przeznaczone na sołectwa, tak jak co roku. Więc drogi, jakieś tam inne sprawy gospodarcze, jakieś tam wody i na sołectwa, spokojnie możemy robić też funduszy przeznaczonych dla sołectwa Czajnic. Więc to nie jest zamknięta droga, że my mamy tylko 27 tysięcy dla Czajnica i to jest koniec. To są zupełnie inne pieniądze. A dlatego myśleliśmy pod kątem, myśmy to dyskutowali. U emerytów jest państwa na każdym zebraniu no co najmniej jest 40 osób. W kole gospodyni spotyka się mnóstwo osób. Przewija się przez Radę Sołecką gro osób, które są reprezentantami tego społeczeństwa. Wszyscy się zastanawiali, co zrobić, ale na pierwszy rzut, na pierwszy rok, bo to pierwszy rok będziemy robić, żeby zrobić coś takiego, co służy wszystkim, żeby to wszyscy widzieli, żeby to było dla wszystkich. Bo można zrobić kawałek rogu, można. Można zrobić kawałek drogi, można. Ale to nie służy wszystkim i dlatego pod tym kątem, żeśmy się zastanawiali. Jeżeli byłby nacisk, tak, proszę bardzo, my chcemy koniecznie robić ulicę Cytrynową, na przykład jest za strażnicą, jest to w centrum, położymy nakładkę asfaltową, jeżeli wystarczy za te pieniądze. Nie ma sprawy, przegłosowujemy, robimy z tego funduszu sołeckiego. Natomiast rozróżnijcie Państwo, że to są różne pieniądze. Moim zdaniem to jest po to, żebyście Państwo mogli to docenić, mogliście z tego korzystać, bawić się i mówić, to są te nasza inicjatywa. Myśmy sobie chcieli zrobić to i myśmy sobie to zażyczyli i sobie zrobili. I dużo osób z tego korzysta. Pod tym kątem żeśmy myśleli. I wydaje mi się, że bo na następne niektóre gminy już przez wcześniejsze lata korzystały z tych pieniędzy, wyodrębniały te pieniądze w ten sposób. My to będziemy robić pierwszy raz. Jeżeli zdadzą egzamin, będą te rozliczenia, to wszystko poprowadzone tak, jak należy, będą celowe te inwestycje, to w przyszłym roku będziemy następny fundusz, ten sołecki głosować, co chcemy zrobić. I następny. Więc to nie jest zamknięcie jakieś. Więc w przyszłym roku, na dzień dzisiejszy są dwie te propozycje, w przyszłym roku możemy zrobić następną, więc jak Państwo uważacie? No, na dzień dzisiejszy padły te dwie propozycje, przegłosujmy, którą z nich Państwo uważacie do realizacji. No i tyle. Proszę. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o szkole, bo jakie są warunki w szkole i sześciolatki, które nie mają się gdzie podziać. Sześciolatki i inne dzieci starsze nie mają świetlicy. Świetlica jest położona w jadalni. Dzieci małe biegają do tej jadalni. Nie mogą biegać, bo spotykają inne dzieci, które nie są jedzenie na stolikach. Jest tam dramat i nikt pewnie tego nie widzi. Dzieci się nudzą. Jak ja przychodzę te moje dzieci, to inne dzieci z tej świetlicy małe, sześciolatki czy tam siedmiolatki biegają i mówią, że się nudzą, nie mają co robić. Może tutaj czy w Gazasu, czy w jakieś zajęcia dodatkowe dla tych dzieci, sale, przede wszystkim sale. Może tą piwnicę zamiast na dole wyremontować, dla tych dzieci zrobić świetlicę, bo jest świetnie sala do jadania. I od razu Pani mówią, że tam się nic nie da zrobić, nie da się zainteresować, nie da się plastycznym zajęciem zrobić, nie da się odrabiać lekcji, skoro obok jedzą obiady. Nie wiem, to jest dla mnie to jest dramat po prostu to jest w szkole. Tym bardziej stawiamy na ruch, stawiamy na rzeczy, żeby dzieci były w ruchu i nie żyły, tak? To sprawie. To w takim razie też może dofinansujemy autobus, bo chciałam, żeby na was jeździły dzieci. No to nie ma autobusu. Nie wiem. Może coś w tym kierunku. Jeżeli na propozycję są. Tylko bym prosiła o konkretne formułowanie wniosków, żebyśmy je mogli głosować. I tak jak mówię, no to 15 osób musi potem tym wnioskiem się zająć. Bo to jest projekt obywatelski, żeby to dalej było prowadzone. Nie na zasadzie, ale muszą faktycznie nadzorować, jak to musi się to zająć. To znaczy chodzi Pani o rynek w szkole, czy
Na dole. Tam na dole. A jest takie pomieszczenie? Ja nie wiem, tam była jadalnia na dole i kuchnia na dole. Kuchnia, jadalnia. Były kiedyś. Ja nie odpowiem. Przepraszam, czy pani dyrektor Jadwiga jest może gdzieś na sali? Nie ma. Oczywiście w tym roku jest 5 klas pierwszy. Na tym ja będę znowu 3. Jest 5 klas drugi, 5 klas pierwszy. I te dzieci to jest po prostu tam dramat, dramat, dramat. Że nie ma dzieci. Więc ja rozumiem, że byłby to wniosek, remont pomieszczeń w szkole podstawowej. Trzeci. Nie możemy panu powiedzieć, że rozpatrywać tematu takiego, który nie wiemy, czy będzie możliwe w ogóle do wykonania w szkole. To znaczy tutaj mamy zastępca. Ja myślę, że jeśli chodzi o część inwestycyjną, czyli wykonanie remontu, to jak najbardziej. Tylko trudno mi się jest odnieść do organizacji tych zajęć. Bo trudno, jeśli by myśmy dzieciom takie zajęcia zapewnili, a w następnym roku na przykład mieszkańcy mogą zdecydować o czymś innym, więc co my tym dzieciom wtedy odmówimy. Może zajęciami tam się zajęła pani dyrektor, bo to ale jeśli chodzi o tą inwestycyjną część, to na pewno jak najbardziej, bo to jest budynek gminny, możemy ją przeprowadzić w tych celach, na pewno się zmieści. Proszę, proszę. Dzień dobry państwu. Odnośnie szkoły, to ja bym chciał złożyć taki wniosek w moim imieniu szkoły, że po prostu zaadaptować stryj, to jest podnaczny stryj, który stoi w pustym, on nam było zrobić dwie klasy, bo dzieci przybywa, dzieci się uczą do prawie 17, za chwilę będą do 19 się uczyć dzieci w szkole. No i jest to problem, tylko że miejsca tam jako taki nie ma, ale stryj jest wolny w pustym. Ja bym proponował o wyremontowanie tego strychu, jeżeli to w ogóle jest przepisami się nie podstawienia się drogi, czy to może to ogólnie piszemy wniosek. Wygospodarowanie pomieszczeń. Może w ten sposób. Ale na zmianę można, a wszędzie są już pomieszczeń, bo tu nic jest salka. Thank you.
Sanhedrinu mam jedno zdanie. Za te pieniądze można tylko zrobić na łożnie i aparaturę. Oczego wtedy to było także ze sobą. Bo jeżeli chodzi o klimatyzację, to jest bez sensu, bo słupki się zrównamy tylko te zrównamy. Jeżeli chodzi o suficie, żadnych suficów, to takich to trzeba zacząć od suficu betonowe. Nie ma sensu odwieszane do roku, jeżeli podniesiemy pod tego spadnienia na rzecz. Proszę się zapytać. To może klimatyzację, to może zdrowo i to dalej, czy na co powiedzieć.
przedstawił na Radzie Sieleckiej był wniosek o, czyli na stadionie. Chodziło nam o cel. Chodziło nam o to, że po prostu nasza młodzież wszystko się izoluje. Nie mają gdzie się podziać. I tam stoi Molo i powinniśmy wspólnie, żeby to dla wszystkich teraz, dla tej młodzieży, żeby po prostu budować coś, bo Molo to, co pan mówił, to żadna kwota 27 tysięcy. Ale sukces w tym roku możemy to rozbudowywać. Tam ludzie dzisiaj zamyka się internet, telefon, unikają po prostu samych spotkań. Mamy grupy, przy panu Pianę, które dobrze wiecie państwa, którzy przekonują się, zdatka, młodzieży, wszyscy się izolują. Otwórzmy się na nich i zróbmy coś dla wszystkich. Dobry kierunek, żeby robić to. A obraz Domu Kultury to jest obraz ja, pan, gmina. Ja jestem za... Ja jestem za tym, żeby zrobić same, bo to same kierunek. Na
kto jest za? Kto jest z Państwa za tym tematem remontu pomieszczeń w szkole na cele świetlicowe? Proszę, proszę Pani. Teraz nie bardzo głosować te wnioski, bo Pani w tej chwili chce głosować za swoim wnioskiem, a ona głosowała na inny wniosek. Ja znam się. Thank you.
telegraficznym skrócie chcieliśmy przedstawić, jak te prace wyglądają, jak są finansowane, co do tej pory zrobić. Już pan Krzysztof będzie przedstawił pan sprawę, dobrze? Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Mędzik. Zostałem tutaj publikowany do zaprezentowania Państwu, jak wygląda finansowanie tego projektu, dlaczego uzyskaliśmy te środki na tylko taki zakres i w skrócie pokażę, jak wygląda w ogóle wartość projektu i dofinansowania. Jestem w jednostce realizującej projekt, która jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, w tym sensie to monitoringu i praworządności. Projekt nazywa się Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Porąbka, bardzo ogólny, ale dotyczy terenu, jak Państwo wiecie, wytypowanego na terenie Słowacji Czaniec. Jest dofinansowany z Funduszu Spójności, a dokładnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Fundusz Spójności jest to instrument, który ma zrównywać tutaj tą infrastrukturę wszystkich państw, które weszły do Unii Europejskiej, później niż te pierwsze państwa, które je tworzyły. A Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko został stworzony w celu poprawy, jak sama nazwa mówi, poprawy środowiska przez budowę infrastruktury. Szczególnie tutaj właśnie ten program się chyba najbardziej przyczynia do poprawy środowiska, ponieważ dzięki niemu większość tych punktów, gdzie odprowadzane są przecieki w sposób niekontrolowany do środowiska, do gruntu, do wód gruntowych, później do rzek, później korzystamy z tych wszystkich dóbr naturalnych, które są zanieczyszczone niestety przez, brzydko mówiąc, nasze odchody. Program jest kontrolowany przez kilka instytucji. Najwyżej jest instytucja zarządzająca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Potem jest instytucja pośrednicząca, Ministerstwo Środowiska, ale największe zaangażowanie na odpowiedzi mają tutaj instytucje wdrażające, czyli te, które dają nam pieniądze, weryfikują nasze wnioski o płatność, weryfikują to, co zrobiliśmy poprzez kontrolę tutaj na miejscu. Duże projekty są kontrolowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, a takie jak nasz, bo jest to mały projekt realizowany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nasza umowa została podpisana z funduszem Katowickim w maju i niedługo później rozpoczęła się już budowa kanalizacji na terenie Czańca, gdzie budujemy ogółem 12 km kanalizacji. Dlaczego ten obszar można było dofinansować? Jest to związane szczególnie z zagęszczeniem zabudowań. Jest to teren położony blisko tej kanalizacji, która już istniała. Zatem nie było długich odcinków, które miały połączyć istniejącą kanalizację z tą nową. I obszar ten też był, jak jest napisane, narażony na duży hałas związany z transportem, z wodami asymilacyjnymi z dużych zakładów, to jest z Materonów Czanieckich, z Aismastrów. Tych samochodów bardzo dużo dojeżdża na oczyszczanie święta. To tworzy zagrożenie dla dzieci, nieprzyjemne odory wydobywają się z tych samochodów. Teren objęty inwestycją jest zlokalizowany w aglomeracji Kerem. To jest też warunek, który musi zostać spełniony. Tylko można było dofinansować z programu Infrastruktura i Środowisko ten
tym przypadku skorzystano z pewnego wyjścia, bo nawet przy takim zagrożeniu domu nie uzyskałoby tego wskaźnika, trzeba było skorzystać z ilości ścieków odprowadzanych przez duże zakłady. I suma tego ilości ścieków z ilością ścieków odprowadzanych z domu dała możliwość skorzystania z tego dofinansowania. Projekt został oszacowany na nieco większą kwotę niż w tej chwili jest po przetargu i zaneksowaniu umowy. W tej chwili wartość brutto to 7,5 miliona, wartość netto 6 168 454 zł. 62 grosze. Wkład jest tutaj. Finansowaniem jest coś takiego jak pojęcie wydatków kwalifikowanych. Tylko część wydatków tej kwoty netto jest kwalifikowane. W związku z czym przy przeliczeniu tych wydatków kwalifikowanych przez 85%, czyli maksimum dofinansowania, dało nam kwotę dofinansowania w wysokości 4 miliony 900 tysięcy złotych za okrągłe. Wkład gminy w tym przypadku jest prawie przyłączy do budynków mieszkańców. I dlatego też pewną część przyłączy trzeba było wyłącznie finansować z własnych środków. Jest to w tym projekcie ponad 300 tysięcy złotych i to wypada z wydatków kwalifikowanych. Jeszcze raz wracamy do zakresu projektu. Ponad 12 km kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. To jest cały zakres, natomiast dofinansowane tutaj zakresy jest 9,14 km i 6 połączeń sieciowych. System opiera się na budowie kanałów grawitacyjnych odprowadzających sieci do obiegów punktowych, to jest właśnie tych połączeń sieciowych, którymi następnie jest to przepłukowywane kanałami tłocznymi do kolejnych punktów, gdzie znajduje się sieć grawitacyjna aż do istniejących sieci. Są realizowane na ramach projektu dwa zadania. Zadanie pierwsze to jest w rejonie realizacja kanalizacji w rejonie ulicy Kościelnej, Światowej i Morskiej. I jak widać, cztery pochodnie sieciowe są budowane w ramach pierwszego zadania. Drugie zadanie to budowa kanalizacji w rejonie ulicy Królewskiej, Koralowej, Kryształowej z dwoma pochodniami sieciowymi. Te zadania już prawie zostały zakończone. Największe pochody wykonawca ma w rejonie ulicy Królewskiej. W pobliżu przedszkola, tak pewnie większość ludzi się spotyka właśnie z tymi pochodami, które są z tym związane. Wynika to z tego, że duża część tej kanalizacji została zaprojektowana na bardzo dużej głębokości. Te też są trudne w realizacji takich inwestycji. Jest to teren żwirowy, bo rzece zostały właśnie krótkie, no, takie kamienice. To wszystko się obsuwa. Duża ilość wód gruntowych. Tu jest parę jeszcze slajdów, które...
zakończenie, czyli to tworzenie nakładki asfaltowej, jak tutaj wcześniej wspominała pani Sowy, bardzo dużo miejsc po budowie kanalizacji zostało otworzone. Ciężko powiedzieć do stanu pierwotnego. Takie jest założenie, że wykonawca i w ramach takich projektów odtwarza się do stanu pierwotnego. No, ten stan pierwotny zwykle jest trochę lepszy po budowie kanalizacji i on by taki pozostał, bo czas od wykopów jest dość krótki, także miejmy nadzieję, że wszystko pozostanie w tym kształcie, który pozostał i jest obecny. Ulica Dworska z Bożkowni. Pościelna. Jeszcze trwają robotę na Królewskiej. Ulica Królewska. Rolanda. Krystalowa. No i tutaj będzie. Ja dziękuję panu Krzysztofowi. Państwu też chciałem podziękować za wyrozumiałość, bo rzeczywiście te prace, które się toczą na tym naszym Dolnym Czańcu, no, są na pewno dla państwa bardzo kłopotliwe i za to przepraszamy. Prosimy jeszcze o troszkę wyrozumiałości, ale już naprawdę jesteśmy na finiszu. Mieliśmy troszkę szczęścia, jeśli chodzi o wykonawcę, bo wiadomo, że zamówienia publiczne rodzą dużo wątpliwości. Różni wykonawcy startują. Akurat tutaj mieliśmy to szczęście, że to zaangażowanie jest dużo, cały czas na budowie jest 14 brygad. Pierwsze te zasadnicze prace chcemy skończyć, te, które są rzeczywiście objęte dofinansowaniem ze strony POIŚ-u. W dalszej części zostanie już taka kosmetyka, można powiedzieć, i tu już będziemy czuwać nad tym, żeby te wszystkie rowy, korytka, różne odwodnienia, żeby to po prostu wszystko zostało odtworzone w takim stanie jak przed budową. Zresztą mamy dokumentację zdjęciową, będziemy to wszystko analizować i sprawdzać na bieżąco. Także jeszcze raz państwu dziękuję i proszę o troszkę wyrozumiałość. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, może przejdziemy szybciutko do następnego punktu. Będziemy po tym punkcie. Chodzi o to, że następny punkt to mamy, proszę państwa, wnioski do planu gospodarczego na przyszły rok. One wymagają przegłosowania, więc zróbmy to, co musimy, a potem pytania i dyskusje będziemy mieli. Ja sądzę, że to bardzo króciutko zrobimy. Ale zaczęliśmy od kanalizacji, o tym w ogóle nie mówimy. Powiem jeszcze. To znaczy, chodzi. Na pewno tych pytań będzie, na pewno tych pytań będzie dużo. Natomiast temat dotyczący planu gospodarczego na przyszły rok, wniosków, które musimy przegłosować, jest bardzo ważny. Dlatego bym prosiła, żeby w tej chwili sprawy, które macie państwo do planu przyszłego, żebyśmy to szybciutko omówili. Pierwsza sprawa. Od strony organizacyjnej. Ja mam pytanie do państwa, do radnych powiatowych, do urzędników, do pana wójta. Czy trzeci etap kardynała Karola Wojtyły na przyszły rok jest w miarę pewny, że będzie robiony? Pewna. Pan Chodorowski tutaj potwierdza. Tutaj na Radzie Słowackiej pytałam zastępcę wójta. Tak, pan Walimura jeszcze? Ja takie wątpliwość, jedno pytanie mogę? Proszę. Bo jeżeli ta inwestycja pójdzie, to się musimy dostroić z następnymi sprawami do tej inwestycji. Przepraszam bardzo, może nie mieliśmy w czasie. Jedno pytanie, jakie moja wątpliwość patrząca się. Wracam do punktu wstecz świetnego, ale nurtuje mnie jedna rzecz, bo państwo przegłosowali. Nie byłem wnioskodawcą, ale muszę się zapytać pani dyrektor, bo nie rozumiem wniosku przegłosowanego remontu tej zasady. Bo jeżeli koszt inwestycji, o której mówiliśmy, osobicie, przekroczą, a wiemy, że przekroczą, znając to, co jest na górze, to co wtedy z tymi środkami będziemy robić? Czy zostawimy to Radzie do przyjęcia i tak jak pani Sobec powiedziała, że wrócimy na Radzie? Bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy dzielili ten remont na kolejne lata. Z tego to nie będzie nic. To się nie da remontować w jakimś takim pojedynczym ruchu. Jak
No to... Natomiast nie każdy i w każdym miejscu musi być pojemny, proszę Państwa. Wszyscy byśmy sobie
Dokładnie.
żeby... Od szkoły, żeby po prostu zrobić tego, co jest Monika Kawałek, do tej rewizji, chodzi tyle ludzi, chodzą tam dzieci, uczą się grać, i po prostu tym lepszym od nich, do cmentarza tam gdzieś, na nim ten chodnik robić, bo jak naprawdę cmentarz, czy po to ludzie jeszcze mogą być w Sopatach, to jest tam naprawdę ciasno, sobie samochodem na pokoczach, ten chodnik tam naprawdę wypadł, po prostu tak porobi, jak porobi, takie, takie koło gwiazd, takie mógł, takie betony, to po prostu bez sensu, no nie potrzeba tego nie poprawić. I
zebraniu w maju. Organizacja, zmiana organizacji tak, w Domu Kultury. Państwu głównie chodziło o te najazdy. Nie tylko, powinno tutaj zrobić, zamknąć ten temat, żeby tylko parking był i koniec. I po co powtarzać wniosek? Zróbmy ten jeden, który był w maju, do końca i będzie temat zebrany. Ale też teraz z tej wojska nie ma żadnego z tego.
Tak. Nie chodzi o wodę, to jak takie chodzi? Jedną stronę. To tyle. To jest zapisane. Proszę Pani Błaśka. Sekundeczka, to może. Tak, proszę. Ja jestem Pan Pała. W imieniu mieszkańców zakładam tutaj. Składam wniosek o prowadzenie remontu tej ulicy i wykonania nadleśnienia. Dziękuję bardzo. Pani Błasia. Ja proszę Państwa w imieniu rodziców wszystkich dzieci z publicznego przedszkola nr 1 w Czańcu składam wniosek o remont elewacji budynku. Chciałabym powiedzieć, że wnioski w tej sprawie składane są do grudnia 2005 roku. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy stan techniczny budynku jest taki, że zagraża bezpieczeństwu i nie wiem. Ja przy przeglądzie technicznym nie wyraziłam zgody na to, że biorę odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przychodzących do przedszkola i ich rodziców. Bo to, co się dzieje w tej chwili z budynkiem, to jest karygodne i nie możemy być dalej, że będziemy czekać latami, aż remont elewacji zewnętrznej budynku zostanie wykonany. Chciałabym powiedzieć, że w tym, żeby obejście budynku i budynek wewnątrz wyglądał tak, jak wygląda. Oczywiście jest to zasługa urzędu gminy, ale to również wielki udział rodziców. Corocznie organizujemy imprezy dowodowe, nauczyciele organizują kiermasz, wszystkie te pieniążki przeznaczamy na doposażenie przedszkola. Przedszkole wewnątrz jest piękne. W tym roku robiliśmy remont kuchni, gdzie z pieniędzy rady rodziców dodawaliśmy również ten remont i dlatego naprawdę Państwa proszę, nigdy tutaj nie zabieram głosu, ale to jest po prostu sprawa życia, może innego. Dlatego bardzo proszę o to, żeby ten budynek, który jest na obszarach właściwie częściej, dlatego przez wielu ludzi niezauważany, po prostu on w tej chwili się sypie. Ja Państwu pokazywałam radny nieraz, tym, którzy byli, jakoś no, na dzień dzisiejszy sprawy się ślimaczą i naprawdę może dojść do tego, że przedszkole zostanie zamknięte ze względu na warunki, jakie są niebezpieczne wokół budynku. Jest to sprawa dla mnie ogromnie ważna i taka emocjonalna, bo tak jak mówię, pełnię tą funkcję już 23 lata i zawsze starałam się, żeby ten budynek był dla dzieci funkcjonalny, piękny, no ale niestety ta sprawa była zabytu, pewne rzeczy się nie da przeskoczyć. Jeszcze w tej chwili mamy całe otoczenie właściwie w rozsypce poprzez kanalizację i przekonaliście tych nowych pracy za to. Dziękuję. Wnioskuję o remont elewacji zewnętrznej. Do pana. Słucham Państwa, czy są jeszcze wnioski? Tutaj chciałbym poinformować, złożyć wniosek o budowę dalszej części kanalizacji na ulicy Kryształowej. To temat się pojawił w 2005 roku, wtedy zorientowaliśmy się, że jednak tylko po ulicy będzie kanalizacja, tam wysyłaliśmy ispat, dostaliśmy potwierdzenie, że jest jakaś odrębna dokumentacja w tej sprawie. W 2006 roku pismo od gminy, no ale niestety nic w tym temacie się nie zmieniło. Czy pan ma dokumentację? Bo tak, to było. Proszę pan, Żydziak. Ja chciałbym z uporem maniaka zgłosić odwieczny temat opisowania opornienia ulicy Polski, z którym to temat, owszem, gminny, ale niestety rozpoczynamy. Także mimo dużo lat, no owszem, można do tego postęp, to zostały stworzone przesłanki na realizację przez rozwiązanie węzła ulica Wodna i ulica Polska. No i na ostatnim zebraniu była mowa, że zostanie podjęta próba rozwiązania tego tematu przy okazji kanalizacji. Chciałbym razie mi poprosić tego, wtedy pan sobie, żeby no, dwa razy nie robić tego samego, to jest położone założeniem słusznym. No ale niestety nie zrealizowany, bo kanalizacja na tym odcinku została wykonana.
pobocze zostało utwardzone. No i jest obawa, jeśli chodzi o... Wniosek. I jest organizacja Pikotematu, że znowu zaczną już lata. Wniosek, czyli odwodnienie ulicy Polski. Moje nazwisko. A przepraszam jeszcze jeden temat, który dotyczy niestety wszystkich. Mianowicie każdy z nas doświadcza niebezpieczeństwa wyjazdu sprzed cmentarza. Tam trzeba się zbliżyć, może nie wiem, na dłużej i mocno po razie, bo ludzie samo z góry jadą szybko. Czy tam rozwiązanie, na przykład rozwiązanie nie byłoby zainstalowane lustra, tak zwane, to jest to... Nie, to jest jedyne. To trzeba przestać. Wolę Boże, żeby samochód zgasł, bo wtedy się jest na... Dobrze, zapisaliśmy. Proszę, pan następny. I proszę o przedstawianie się. Dzień dobry, moje nazwisko ja wnioskuję w imieniu własnym oraz mieszkańców ulicy Klonowej o wykonanie nawierzchni na tejże ulicy. Nie jest to temat nowy, bo pierwsze oficjalne postępowanie było w 2007 roku, kiedy to było wystosowane wniosek o uruchomienie i skończyło się na wielu obietnicach, oczywiście do dzisiaj nie spełniono. To znaczy nie tak, kanalizacja miała iść drogą, ja więc na dzień dzisiejszy my byśmy pruli nowy asfalt, jeżeli wtedy byśmy Państwo... Ale no, ale myśmy nie wydali tych pieniędzy wtedy na Państwa drogę, bo teraz byśmy ją musieli zniszczyć. No więc ja dlatego wszystko to jest. Ale może ktoś się nie znajdzie. Mam nadzieję, że dziękuję. To bycie. Proszę Pani Wójta. Ja chciałam złożyć wniosek, bo był wniosek, jak co roku już przez ileś lat składany koryfikowanie ulicy Bławanku. Ale prosimy chociaż o same głosowanie tej drogi, bo spływa za każde duże deszcze. Dziękuję. Proszę, pani Szpila. Chciałam zapytać, kiedy będzie wreszcie uproszczony ten ciek, który idzie z fabrycznych do ulicy Królewskiej? I czy będzie odbudowany ten mowy się prawnicy królewskiej, który jest historyczny, jest taki sam jak na... Ale myśmy mówili, że on będzie zrobiony do końca listopada. Tak, są pieniądze na nauki. Wszystko jest do końca listopada. Jeszcze jedno. Czy będzie odbudowany ulicy królewskiej i czy jest możliwość zrobienia chodnika do proszę Państwa, ale kluczowe
prosił, chce tam koryt. Ja do pani sądy, pani sądy, z Jakrzewy zapytam, że robię na Karpacji. Kiedy on będzie tam wybierany i w ogóle zrobiono tak ma być? Ja mam dwóch pracowników, który nie dał na ulicę Karpacką, żeby oni tam siedzieli miesiąc. Zwłaszcza przy tej suszy, jaka była, to oni nie są w stanie dwóch ludzi zrobić kilometr drogą. To czysta, bo to jest niewykonalne, więc tutaj tych prac na terenie Czarca jest tak dużo, że ja nie mogę utopić dwóch ludzi, których mam, na jednej inwestycji, która wydarza nie do końca należy do gminy. Zrobiliśmy przepływ pod drogą karpacką. Warta wcześniej niż trzeba było, jak żeśmy robili teraz. Zrobiliśmy przepływ pod wałem na taki rozmiar, jaki pan chciał. Pozostał luf. I wie pan co, pani są dysparacje. Jest susza w tym roku i nie jest to tak pilna sprawa, żebyśmy już dzisiaj musieli ten luf zrobić. Można go przyjąć gdzieś tam do planu, z tym, że chciałem powiedzieć, że ten luf nie jest na działkach gminy. Jest na działkach prywatnych. To jak nie mam dziś prywatnych? Ale wiesz, z tego czasu, gmina to wybiera. Pana, ja mówię, że to, co pan chciał, to żeby już zrobili 99%. A pan ciągle narzeka i mówi, że gmina czegoś nie robi. Nic nie robi. Dziękuję. Ale leje się tam po nas, trzeba by się leje po nas, proszę państwa. I nie leje. Teraz posłuchaj tego. Trzeba przyjść i popatrzeć, czy ja nie rozumiem. To niech pan złoży jedno wniosek. I poproszę tam. Dobrze. Ja to się nie dyskutował. Bez sensu. Ile podaje nam się to teraz? Złożyć. Nie ma pieniędzy na to lądu i dlatego starosta nie wykłada pieniędzy na projekt.
Zresztą pan Adolski też wie, o co chodzi, że Rada Powiatu Miejskiego jest gotowa poprzeć ten wniosek, żeby zapłacić kilkaset tysięcy złotych na projekt, ale niestety nie ma takiej mocy i to można by było ewentualnie do posłów się zwrócić. Jest teraz możliwość taka przed wyborami, niech zadowolą. Jest za mało miejsca, za mały okrąg, żeby można było rozbudować. Myśmy pojechali do halu Stola, bo tam jest małe rondo i rzeczywiście za mało miejsca było, żeby było wykonanie roku, o to chodzi. Kolejny wniosek pani Stanisławy Szpila.
Droga, która jako awaryjna służy w tej chwili. Jest ta droga, która
To, co w tej chwili tutaj reprezentujemy, to co się dzieje, te trudnie takie przekrzykiwania, każdy coś tam powiedzmy się domaga, to po prostu nie ma sensu. Ale to jest demokracja. Czemu to tak wygląda? Bo może tylko akurat tym osobom coś zależy w tej miejscowości, żeby się działo. 5,5 tysiąca mamy w tej chwili, że tak powiem, w miejscowości osób. To czy tylko powiedzmy jakieś wybory, czy coś nas mobilizują? Przecież każdy chyba coś ma do powiedzenia i chciałby coś zrobić. I przychodzi jedna osoba i mówi powiedzmy, co się chce konkretnie zrobić. A może by przyszło z tej konkretnej, nie wiem, ulicy, kto to ją wyremontować, wszyscy i wtedy się to popieramy wnioskami. Tylko wygląda ten problem. Za chwilę będziemy mieć tak, że te zebrania będzie mieć powyżej 50 osób i nie będziemy nic uchwalać, bo nie będzie to ani wiążące, ani powiedzmy, że tak powiem. Przepraszam, ale z tego co pamiętam, to jest ponad 20 lat sukcesu. Mniej więcej frekwencja jest podobna. Przychodzą osoby, które mają konkretną rzecz do załatwienia. Sprawa, która jest załatwiona, to przeważnie już każdy sobie siedzi w domu, bo jest mu dobrze, powie dziękuję albo nie powie dziękuję, to nieważne. W każdym bądź razie przychodzą te osoby, które są albo rzeczywiście zainteresowane i lubią tego rodzaju zebrania, albo przychodzą osoby, które mają coś konkretnego do załatwienia. Nie musi być 50 osób. Jedna osoba składając wniosek o remont drogi, to przecież my miejscowość znamy. Są radni, są władze gminy, są urzędnicy. Wiemy, jak dany odcinek drogi wygląda. Nie musi ich być tu 50, żeby wiedzieć, że ich 50 na drodze mieszka. Więc to nie jest do końca tak. Natomiast tam, gdzie ludzie nie chcą przyjść, tam nie pójdą. Na referendum ostatnio też stwierdzili, że nie trzeba iść i nie poszli. No i co? Mają takie prawo, jest demokracja. Na następne wybory może pójdzie 90%. No więc nie zmuszajmy ludzi do pewnych rzeczy. Mamy demokrację. Te zadania, o których żeśmy mówili, te oddolne, sołeckie, może one pobudzą za rok, dwa, trzy osoby, które będą, zorientują się, że coś koło ich domu na miejscu gminnym chcą mieć zrobione. I może to spowoduje, że na następny raz na sali przy głosowaniu takiego wniosku będzie 200 czy 300 osób. Możliwe, że coś takiego. Z tym, że nie na pewno, bo równocześnie takie wnioski skłóciły nieraz mieszkańców. Bo wniosków było w takim mieście wielko X, a mogło być zrealizowane jedynie tyle, ile było pieniędzy. I niekiedy mieszkańcy między sobą potrafią się skłócić, no bo mój głos, wniosek przepadł, a on był zasadny. Więc tak też może być. Więc uszanujmy demokrację i nie zmuszajmy się wzajemnie do czegoś, jak ktoś nie chce, wolna wola. Bo mają to wszystko gdzieś, bo są bez sił. Są po prostu ludzie bez sił. Proszę mnie przerywać, nie stracę wątku, żeby mówił krótko i zdjęcie. Chodzi o co? Za 200 tysięcy, jak mamy tę partię dywinę, to jeżeli to jest nasze sołectwo, to 200 tysięcy to możemy sobie wymienić żarówki, a nie robić remontu. Podstawowy błąd, że zadań sołectwem my mamy robić remont. Powiedzcie mi Państwo, co my możemy za 200 tysięcy zrobić, jak samo to, bo to środków zdrowa po 12 tysięcy i jeszcze brak. 20.
Ja to wójtowi mówię, że uchwali sądy nie zdążył kawy pomieszać, żeby po pieniądze. Musimy się wspólnie zastanowić, czy my w każdym razie widzę, jak nie zmówcie budżetu gminy, jak się to ma 220 tysięcy na sobie sprawę do tego. Czy takie inwestycje to powinny robić, powinny być robione z tych, no to coś też to nawet trudno na tak pieniędzy. Czy chciałbym po prostu mentalnie z założeniami i starać się to zmienić, żeby tych pieniędzy było więcej i wtedy ludzie będą mieli przynajmniej nadzieję i zawsze chodzi na ten. Bo teraz nie ma na tej nadziei, jest niska komunikacja. Pani sołtys, wybacz pani, ale o wnioskach ludzie powinni wiedzieć dużo wcześniej, tak jak to tutaj było słusznie zauważone, że dzisiaj byśmy tylko głosowali wnioski, a nie dewakacje na temat, czy to będzie styk, czy piwnica i tak dalej. Bo to nie jest koncert życzeń, tylko miało być konkretne wnioski. Czy wasza co? Ale na radę sołtys nie miał pan czasu przyjść, więc nie słyszał. Ale ja nie mówię teraz o radzie, nie miał czasu, tylko nie fizycznie nie było. Ja fizycznie. Pani półtora tygodnia nie raczyła zaglądać na chodnik, który był robiony, bo rozmawiałem z tym. A pani jest od tego. Nie fizycznie nie było, chciałem słyszeć, nie mogę. Ja nie jestem ojciec Pio, że lewituję. A pani fizycznie pytałem o chodniku, półtora tygodnia pani nie raczyła widzę. Ale ja rozmawiam z mieszkańcami. Ale nie o tym, co rozmawiam. Muszę panią sołtys obronić, bo nie można tak robić. Ja byłem ze 3-4 razy na ulicy Cierniowej. Rzeczywiście były problemy, ale zostały rozwiązane. Pani sołtys też była na miejscu. I myślę, że ale możemy wracać do takich tematów. Proszę mi jeszcze na następny. Z panią Wasią też rozmawiałam. No, tak, ale jakbyśmy byli, co interweniowałam w sprawie właśnie tej jednej płytki, tego jednego rzędu, to ci panowie mówią, że pani sołtys nie było w ogóle. Nie zaglądała do nich wcale. Że i pani sołtys nie widzieli. Ja czyli pan, coś nie wiem. Czyli pani Wasiu, pani sparkowała na sołtysa, a pani przegrała. Więc w tej chwili zdaje sobie sprawę drugi raz z rzędu. Więc będzie pani robić wszystko, nie. Żeby na
Państwa, ja wszystko rozumiem, to jak jest jakaś praca, to ona na terenie gminy, musi być jakiś projekt, nie? Musi to ktoś widzieć, jeżeli ma być rowy, to otwarte, też otwarte. Musi to ktoś nadzorować, to zgodne z prawem, to nie wierzę, że w gminie samowola funkcjonuje. A druga rzecz, pieniądze w gminie, no mi się wydaje, że po to wybieramy radnych, radę Złęcką, sołtysa, żeby te pieniądze wyciągali z gminy, w jakim sposobem. Dobrze pan. I właśnie na to mamy wyciągnąć. Trzeba iść na te wybory i wybierać tych radnych, którzy mają, którzy umieją to przeciągnąć. Te pieniądze i chcą, a nie przegadywać się po prostu na zebraniu sołeckim, bo to nieładnie wygląda, jeżeli radny jest przeciwko sołtysowi. Ciągle wybudnie, że chcą, żeby miały mieć dojazdy do domu w ulicy.
zostały zrobione, a nie były w projekcie, to wprowadzono je później. Musiano znaleźć ponad 100 tysięcy złotych, żeby tę sprawę też zobaczyć. Także żaden projekt budowlany nie jest idealny. I myślę, że tutaj Pani Marka, gdybyście budowali powyżej Pana, także Ruszowej i dalej, Pan już ma doświadczenie, to myślę, że będzie już to dobrze zrobione. Także trzeba na tą drogę czaja, na chodnik trzeba jeszcze 1 000 000 złotych z gminy. To jest na przyszły rok zadanie dla radnych, żeby przekonać pozostałych radnych w gminie Porąbka, żeby ten 1 000 000 wyłożyli. I jak tak patrzę na chodniki, tych chodników jest chyba 5 czy 6, jeszcze na Bukowiec, żeście chodnika nie podali. Też jest bardzo ważny i myślę, że to trzeba podnumerować te chodniki i zacząć tak, jakby Pan sztukał, mówić, podnumerować i robić według kolejności. Dziękuję bardzo i przepraszam za to, że jest jedno pytanie. Ja przepraszam, ale pani już mówiła, może pan przyjął jeszcze, a pan nie pozwolę nie miał głosu. Tylko że ono nie spełnia swojej funkcji. Dlaczego nie spełnia funkcji?
Jeżeli zebrano by to pobocze, wtedy FOZA spełniała swoją funkcję, bo odbierała wodę. Nie wiem, czy to by musiał być wniosek, ale przecież to nie są jakieś koszty. Wystarczyłoby to wyrównać, dzieci by nie chodziły po trawie, chodziłyby sobie po tej samej grzeczce. To jest takie moje po prostu spostrzeżenie i tak powiem. Znaczy na pracę ciężkim sprzętem zamiast 10 tysięcy, tak jak w tym roku, będziemy musieli przeznaczyć 20 czy 30, bo to jest związane z tym, że musi być koparka, samochód ciężarowy, który to wywozi i to są konkretne koszty. I jak najbardziej jest to zasadne. Mogę jeszcze ja? Jeszcze tego nie skończyłem, tylko powiem jeszcze tak. To nie dotyczy tylko zielonej, bo jakby pani zauważyła, to przy każdej, jeżeli by tak proces zrobił, to osoba spełnia swoją rolę. Bo tu powiem jak posowanie, orientowanie, cuda, to są wydane pieniądze, ale jeżeli posa nie spełnia swoich wymagań, to lepiej zasypać, no bo po co nie? A odpadnie ze świecie. A jest, jeżeli jest posa, trzeba ją wykorzystać. To nie wiem, pani mówi, to nie są duże koszty, bo tu nie trzeba koparki, a cuda starczy swoje. Niż akurat nie koparka. No i nawet za bardzo za wydzielenie osi Jedlina, Bukowskiej na Domarsy na Mostku. Druga sprawa odnośnie właśnie jeszcze bezpieczeństwa na drogach. Biedronka, wyjazd z Biedronki. Tam jest przerywana linia. Czy jest coś możliwe w tym kierunku zrobić, żeby tam właśnie była? No, tak, rzeczywiście jeśli chodzi o ten fragment ulicy Kępskiej, jest tam, no, też widzę to zagrożenie, bo też chodzę do sklepu, tak jak wszyscy jeżdżę i rzeczywiście ten ruch jest dosyć duży i te samochody rzeczywiście tam wyprzedzają na potęgę, ale nie przerywana tam jest daleko od tego przejścia i zostało wystosowane wszystko do analizy ryzyków krajowych, żeby po prostu to przejście, które tam jest, w jakiś sposób zasygnalizować. No nie wiem, to już muszą się fachowcy wypowiedzieć, natomiast na pewno musiałaby być jakaś sygnalizacja, że tam po prostu jak się uważam, żeby światło pulsacyjne. Coś, co po prostu będzie zwracać uwagę, że tam po prostu to przejście jest, bo jednokrotnie jest tak jak to miało niedawno miejsce, że jeden kierowca się zastrzypieje, żeby przepuścić pieszych, a drugi z drugiej strony po prostu przyjeżdża. No, to już wiadomo, że to jest kwestia umiejętności i kultury jazdy, natomiast no, ze swojej strony tak mówię, nie stosowaliśmy mi się może ten dyrekcji, żeby wrócić na to. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze mam prośbę do rady od mieszkańców, żeby na czas tych opłat, co wnosimy za kanalizację, żeby radni złożyli wniosek na radzie, żeby obniżyć koszty na czas tych opłat, przynajmniej o 40% od publika. Żeby taki wniosek mieszkańcy Dolnego Czeca prosili, żeby złożyć taki wniosek, żebyście złożyli, żeby ścieki tanie kosztowały. Że na czas tych opłat, co dopłacamy na te raty do 1 miesiąca, żeby obniżyć koszty tej kanalizacji, które będziemy pomocni. No tak mi powinien po prostu byście mówili, żeby tak będzie złożył. Żeby po prostu gmina dopłacała na to. Panie Pawle, no niestety nie jest to możliwe. Ja bym jest... radny, żeby możemy... No, mogą radni zadecydować, żeby w przyszłym roku dopłacać jakieś kwoty do wyniku, ale... Znaczy, ja czego? Ja mówię na czas teraz to... No są dość duże koszty. 250 zł, jeszcze 250 zł, 500 zł. Zgadza się. Czyli to są te kwartalne raty po 250 zł. Państwo wyprawiają na taką formę, bo wiadomo, że każdy ten przyłącz mógł sobie wykonać sam. My, że tak powiem, wyszliśmy troszkę naprzeciw i jak Państwo chcieli z tego skorzystać, to zawieliście z nami Państwo tę umowę cywilnoprawną. Dlatego ten 1500 jest na te kwartalne raty, żeby ten ciężar nie był taki duży. Ja to rozumiem, wszystko jest okej, tylko po prostu na czas, żeby tych ludzi troszkę obciążyć na tym drogę.
Pan jest. Nie o ile się
ze wszystkiego schodzimy. Czyli te 85% jak gdyby to jest dotacja, która pan już nam było 4 z groszami, potem jest jeszcze pożyczka i nie zostają pieniądze. My te pieniądze musimy tak zrobić, żeby one wyszły idealnie do wysokości zaoferowanego przetargu. Rozstrzygnięcie tego przetargu, przepraszam. Także tam może zrobię inaczej, bo pana interesują złoty. Na przykład, na ten rok w budżecie dotacje minimum. No bo tak była oszacowana, powiedzmy, rozmowa, nie? I wyszło z tego, że gmina musi na przykład dopłacić... To gmina mniej dopłaci. No, 1,5 miliona, nie? To teraz mi interesuje... I dlatego mniej będzie kredytu. No i nie może wziąć więcej kredytu, ponieważ zadanie po prostu musi się zamykać, zeszło w dół, więc też wszystkie dotacje są, wszystkie kredyty i tak dalej idą w dół. To jest o tyle, ta idea przetargu jest taka, żeby po prostu tanio coś zrobić. A nie zawsze tanio znaczy dobrze. No niestety, no tak przetargi w Polsce wyglądają, mechanizm przetargu, że zamówień publicznych i tak dalej, że niejednokrotnie topimy na tym. Proszę, pan Drzewiecki mówił przed chwilą, że na drodze na przykład też firma się rozleciała, jak gdyby zostały gwarancje bankowe, ale drogę trzeba poprawić. Zresztą 15 września się spotykamy na odbiorze technicznym ulicy Karpackiej. Mamy to wszystko właśnie dyrektorowi przedstawić i on jest przygotowany. A jeszcze mam jedno pytanie do pana tutaj. Jest tam 6 czy 7 spółdzielnych przed tą formą. A mam pytanie tak z ciekawości.
Idzie zima. 20 stopień zasilania, jak nas straszą, i tydzień nie ma prądu. Co ze ściekami? Przerzucie miło. No, to mamy taki mamy duże. To teraz tak. 50. Albo mamy rezerwę, coś. Proszę pana, mamy taki duży agregat prądu na 50 kW i są pompy do podłączenia. Także jesteśmy przygotowani. Czyli jest agregat? Tak, jesteśmy. Jest 50 kW agregat przewoźny. Proszę pana. Nawet na kawaliowej jest trochę to.
stać się Bogiem i z jakiej funduszy popomyli sami za swoich i innych tego nie zrobili. Ja tylko mówię, że nie można zrobić tego z tego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ze środków własnej gminy, z jakichś innych dotacji, na przykład z dronu, program rozwoju obszarów wiejskich. Takie dotacje inne też są do infrastruktury. Tylko, że to no, ja tak pytanie, panie, ja mam średnie wykształcenie, a pan ma tylko doktor. I dzisiaj pan nam tłumaczy. To nie pan tłumaczy. To jest tak, że teraz ten program jest najlepszy, jeśli chodzi o dofinansowanie gmin dla kółek, dlatego, że to dofinansowanie maksymalne, to jest 85% do każdego wydatku. I dlatego on jest takie korzystne. Natomiast inne dofinansowania, one się zamykają. 50% dofinansowania do każdej gotówki. Wtedy gmina, spółka musi mieć znacznie więcej z środków własnych. Tu decyzja o programie szybka gminy, dlatego że to ostatni rok, kiedy można skorzystać z tego programu, to jest program w ogóle 2.7.2.13. Tu było to przedłużone na 2015 roku. Szybka decyzja, udało się zdobyć te środki i tak jak mówię, no, 15% to jest wkład do gminy. Udało się to tak jakoś skonstruować, że gmina znalazła na te 15% środków. Ale jeszcze było pytanie, co da? Co da? Tylko ja ulica Kowaliowa i to jest to Nie, to nie, 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 to nie, 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 n